Małgosiu, kwiatuszko mój. Kochana Gosiu i Dawidzie. Moi kochani. Dawid, Gosia. Na Gosiu i Dawidzie. A widać tam coś? Cześć Gośka. Kochana Gosiu. Moi najdrożsi. Nasi kochani, Gosia i Dawid. W dniu waszego święta życzę wam błogosławieństwa Bożego na nowej drodze życia i życzę wam dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia w Polsce. Wypijemy. Dziękuję. Kochani, przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji waszego ślubu. W tym dla was ważnym dniu życzę wam nie tylko samej miłości, ale też dużo zrozumienia do siebie, cierpliwości i szacunku. Aby miłość, która was dzisiaj łączy, rosła i rozkwitała z każdym kolejnym dniem. Abyście realizowali swoje plany i marzenia, abyście byli szczęśliwi. Mam nadzieję do niedługiego zobaczenia, ściskam mocno. Życzę wam, abyście szli dalej przez życie, trzymając się mocno za ręce. Zawsze uśmiechnięci, zawsze razem i zawsze pewni swoich uczuć. Niech los wam sprzyja, niosąc same powodzenia. Bye! W tym wspaniałym dniu, kiedy razem z Dawidem łączycie wspólne ścieżki, życzę ci, aby nigdy się te drogi nie krzyżowały i nie rozchodziły. Podążaj zawsze wspólną drogą. Bądź wyrozumiała, cierpliwa, nie noś urazy, rozmawiaj i wybaczaj jak trzeba. Kochaj. Noś w sercu Bożą Matkę i jej Syna. Ufaj im i niech ich opieka towarzyszy zawsze wspólnym waszym życiu. Bądź delikatną i piękną różą, ale z małymi kolcami. Tobie, Dawid, życzę podobnie. Bądź dla Gosi czułym, delikatnym, dobrym i wyrozumiałym opiekunem. Jak trzeba, ustępuj i licz na to samo. Niech w twoim życiu towarzyszy ci ten piękny aforyzm. Szczęśliwy niechaj będzie dzień, miesiąc i rok cały, gdy mnie poraził na zawsze i wszędzie blask dwojga oczu, które mnie spętały. I jeszcze jedno. Życzę ci, abyś po wielu, wielu latach stwierdził podobnie jak ja, że nadal jesteś zakochany i szczęśliwy. Kończąc już, bardzo wam gratuluję, cieszę się i czekam, nie ukrywam, na wnuki. Skończył się w moim życiu pewien etap zawozowy, więc teraz możemy rozpocząć następny, wychowywanie kolejnych wnuków. Dziękuję i gratuluję. Życzymy wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Oby ta podróż była dla was szczęśliwa i żebyście każdego dnia czerpali z niej jak najwięcej i uzupełniali się swoimi doświadczeniami. Dużo szczęścia i miłości dla was na całe życie. Buziaki. No, trzymajcie się, pa. Cześć Gosia, cześć Dawid. Chcielibyśmy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji ślubu, więc życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, radości, miłości, spełnienia marzeń i przede wszystkim zdrowia i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jeszcze raz ja też chciałam wam złożyć życzenia w moim imieniu i wujka Krzyśka, bo go nie ma, jest w Skarżysku. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, szczęścia, zdrowia, żeby wam się wszystkie marzenia spełniły, wszystkie zamierzenia. No i mam nadzieję, że do... No, nie mam nadzieję, że się szybko spotkamy. Bo no... No może u tego, u Łukasza na weselu w lipcu. W lipcu. No, także jeszcze raz dużo zdrówka i mamy nadzieję, że się szybko zobaczymy. No i kochamy was. No. Pa. Na razie, pa. Oko. Gora, Dawid, wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia z okazji ślubu.
Nie zmieniajcie się, bądźcie tacy, jak tacy jesteście. Dużo, dużo miłości, żebyście się kochali tak jak my, lub jeżeli można, to mocniej. Tak jest, dużo wspólnych pasji i kończcie szybko wasz dom, jeżeli jeszcze dalej nieskończony, nie pieprzcie się z tym tak jak my. Także wszystkiego najlepszego. Najlepszego powiesz? Gosia i Dawid, życzę wam wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości. I co? Na wnuczki. Aha, a ja czekam jak najszybciej na wnuczkę. Babcia. Życzymy wam wszystkiego najlepszego na waszej nowej drodze życia. Miejmy nadzieję, Mam taki patyczek, wygląda jak paznokieć. Wygląda jak pazur dinozaura. No. Misiu, czego życzysz Gosi i Dawidowi? Dinozaura. Dinozaura. Nie, ale liczyza. Nie takiego, który was zadepta, tylko takiego, co na przykład spotkacie go w muzeum kiedyś. A my wam życzymy wysokich lotów i bezkresnych marzeń. Pozdrawiamy. Pa! Pa. Gosia i Dawid, wszystkiego najlepszego! Dobra. Już nie wiem, które to jest w końcu to wideo. Czwarte, dobra, piąte. To na koniec życzenia szybciutko i. Bo tak naprawdę to jakoś. Wszystko jest na spontanie, żadnego planu nie było. Sobie wszystkie po kolei. No to właśnie, ale. Będziecie mieli. Dobra. Finalnie zajebiście się cieszymy, że w końcu podjęliście tę decyzję. I dzisiaj jest ten wasz najważniejszy dzień w życiu, gdzie możecie świętować, cieszyć się, kochać się. I życzę wam, żebyście się tak kochali jak pierwszego dnia, jak się poznaliście. Bo to jest cholernie ważne. A resztę samo przyjdzie. Dokładnie. Na koniec powiedzcie sobie, bunkru wprawdzie nie ma, ale też jest zajebiście. Ej! Trzymam was za słowo. Czekamy i na czekamy was. Tutaj na was, także wszystko jest przygotowane. Trzymajcie się dobrze. Bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze. A przy okazji pozdrawiamy też całą ekipę, która się tam zjechała. I naszego reżysera z tyłu. I reżysera z tyłu, tak, tego całego montera. A i pomysłodawcę, bo to jest naprawdę zajebisty pomysł. Mam nadzieję, że kiedyś po latach, jak będziecie to oglądać, to będziecie się śmiać do bólu. Tego wam wszystkim życzę. Nie, tego nam wszystkim życzę, żebyśmy się kiedyś wspólnie spotkali, usiedli i przeglądali stare zdjęcia, stare wideo. Bo to jest wszystko bezcenne. Zanim jeszcze zrobić coś na jakieś. O, dokładnie. Także kochamy was bardzo, kochamy was wszystkich. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! Hej, witamy w dniu waszego ślubu, Gosiu i Dawidzie. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Miłości, serdeczności, cierpliwości i wytrwania. Wszystkiego najlepszego. Pa, pozdrawiamy. Chcieliśmy wam złożyć wszystkiego najlepszego. Najserdeczniejsze życzenia. Z okazji. Waszego ślubu. Oprócz tego, jesteśmy teraz w Rzymie. Chcemy, żeby wasza miłość była tak trwała. I wieczna. I wieczna. Jak to miasto. Wieczne miasto. Kochamy was bardzo. Całujemy. Buziaczki, do zobaczenia. Kochana Gosiu. I Dawidzie, żeby wasze życie wspólne razem były tak samo słodkie, jak te pomarańcze nad nami. Żeby wasza miłość była waleczna, jak ci gladiatorzy, którzy walczyli tutaj z tyłu za Rzym. Siema! Wróciliśmy już do domu i do życzeń jeszcze chcieliśmy dodać, żebyście zawsze mieli taką bezpieczną przystań, jaką jest dom, rodzina i rodzina. Że postoje. Zawsze, żeby było do czego wracać, do kogo wracać. No. I Szymuś jeszcze chciał coś dodać. No. Szymuś, co chcesz powiedzieć? Wszystkiego najlepszego dla Gosi ciocia. Gosi i wujka Dawida. No. Miłej tam Udało preski. Się. Czym się?
Kochamy was, buźki. Małgosiu, kwiatuszku mój, ja jestem właśnie w drodze na lotnisko, żeby do was lecieć i zorientowałam się, że w sumie jeszcze ja nic nie nagrałam. Ja i Arkadiusz. Dzień dobry państwu. To jest Arkadiusz. Ja byłam koreżyserem tego filmu, Arkadiusz to wszystko zmontował. Także chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Spełnienia marzeń, pomyślnych wiatrów, szerokich szos, smacznego jedzonka, pysznego winka i żebyście żyli tak jak chcecie i żeby wam się wszystko wiodło i spełniało tak jak sobie zaplanujecie. Do zobaczenia zaraz we Francji. Albo w Polsce. A później w Polsce, pa! Dobra,